Cześć, witam. Co roku z niecierpliwością czekam na ogłoszenie laureata Literackiej Nagrody Nobla. W tym roku Szwedzka Akademia Literatury ogłosiła tym laureatem pisarkę białoruską Svetlanę Aleksijewicz. Jestem zadowolona z tego wyboru, co najmniej z trzech powodów. Po pierwsze, Akademia Szwedzka doceniła taki gatunek literacki, jakim jest reportaż. A jak wiecie, jestem wielką zwolenniczką reportaży. Jest już kilka filmów na moim kanale o książkach reportażowych. Po drugie, Svetlana Aleksijewicz porusza problemy Europy Środkowo-Wschodniej, które mnie są bliskie, które rozumiem i dlatego aprobuję ten wybór. I po trzecie, laureatką została kobieta, a jak wiemy, wśród laureatów, noblistów, pisarzy niewiele jest kobiet. Szwedzka Akademia Literatury uzasadniła swój wybór następująco. Przyznała ten tytuł za polifoniczne pisarstwo, pomnik cierpienia i odwagi w naszych czasach. I faktycznie, Svetlana Aleksijewicz pisze o cierpieniu w swoich książkach. Przeczytałam dwie jej książki. Pierwsza z nich to jest Wojna nie ma w sobie nic z kobiety. To jest pierwsza książka Svetlany oraz Czasy second handu, które w tej chwili fizycznie nie mam, których, ponieważ rodzina mi capnęła i czyta. A więc zacznę od tej. Wojna nie ma w sobie nic z kobiety. Książka pochodzi z roku 1985 i zawiera fragmenty rozmów i wspomnienia kobiet, Rosjanek, Białorusinek, Ukrainek, które w czasie II wojny światowej walczyły na froncie jako żołnierki w różnych rolach. Mnie radziecka żołnierka kojarzy się przede wszystkim z Marusią Aganiok z filmu pod tytułem Cztery pancerni i pies. Marusia była zawsze pięknie uśmiechnięta, miała białe zęby, nienaganną fryzurę, czysty mundur i oficerki oraz mini spódniczkę. W tej książce, natomiast we wspomnieniach kobiet, kobieta żołnierka to jest kobieta znękana życiem. Kobieta, której przyszło znosić podczas czterech rok wojny krew, pot, łzy, cierpienie, patrzeć na śmierć, czyli na wszystko, co najgorsze może człowieka spotkać w czasie wojny i na froncie. Bardzo wstrząsające są dla mnie fragmenty mówiące na przykład o tym, jak jedna z kobiet musiała utopić własne niemowlę, bo aby płaczem nie zdradziło ono Niemcom miejsca pobytu oddziału. Inna kobieta, która była praczką w Armii Czerwonej, mówi o tym, jak musiała prać dziesiątki sztuk odzieży i pościeli przesiąkniętych krwią. Tego typu sprawozdania czy tego typu wspomnienia są w tej książce naprawdę bardzo, bardzo wstrząsające. Nie można jej czytać bez drżenia serca, bez słów podziwu dla tych kobiet. Natomiast po wojnie te kobiety mówią o tym, że ich trud nie został doceniony, że otrzymywali medale i odznaczenia mniejszych rozmiarów niż mężczyźni, że po wojnie mężczyźni nie chcieli się z nimi żenić, podejrzewając je o rozwiązły tryb życia na froncie, a więc nie miały dobrej prasy. Kiedy Svetlana zgłosiła się ze swoim materiałem do wydawnictw, żadne nie chciało tej książki wydrukować, ponieważ ta książka godziła w obraz kobiety żołnierki, obraz nieskazitelny, obraz monolityczny, obraz, którego nie można było niszczyć. Ale jak mówi Svetlana, ona nie chciała zniszczyć żadnego obrazu, ona nie chciała pisać o wojnie. Tak mówi o swojej książce. Piszę nie o wojnie, ale o człowieku na wojnie. Piszę nie historię wojny, ale uczuć. Jestem historykiem duszy. I ta wypowiedź jest ze wszechmiar słuszna w odniesieniu do tej wspaniałej, ale jednocześnie wstrząsającej książki o rosyjskich kobietach na frontach II wojny światowej. Całkiem inny charakter ma książka pod tytułem Czasy second handu, której, jak mówię, fizycznie nie mam, ponieważ rodzina ją właśnie czyta. Jest to, o ile się nie mylę, najnowsza jej książka i opowiada o współczesnej Rosji. O Rosji, która, jak to
ktoś powiedział, nie pamiętam kto, nie jest państwem, tylko stanem ducha. Opowiada o Rosji w dwóch rozdziałach. Pierwszy rozdział to jest 10 opowieści jeszcze ze Związku Radzieckiego, kiedy Związek Radziecki istniał i ludzie żyjący w tym Związku Radzieckim o nim mówią. A drugi rozdział to jest 10 historii po roku 2001, kiedy nie było już Związku Radzieckiego, kiedy była nowa Rosja, Rosja jako zupełnie inne państwo. I ludzie, którzy ją wspominają, czy też o niej mówią, to są ludzie o dziwnej mentalności. Tę mentalność na całym świecie, a również w Polsce, nazywa się mentalnością człowieka zwanego Homo Sovieticus, człowiek radziecki. Przez Swietłanę używana jest ta nazwa w skrócie. Mówi ona o nim, że to jest Sowek. I tenże Sowek, jak napisał ksiądz Józef Tischner, to jest człowiek ukształtowany przez totalitaryzm, a więc człowiek posiadający zniewolony umysł, człowiek nie mający w sobie na tyle siły, aby podjąć jakąkolwiek inicjatywę, człowiek przyzwyczajony do bycia rządzonym, a nie do rządzenia, człowiek pełen fobii, pełen lęków i niechęci wobec innych, człowiek, który z sentymentem patrzy wstecz i wspomina czasy komunizmu. W tej książce widzimy człowieka radzieckiego, który musi oglądać rzeczywistość, jakiej się nie spodziewał po rozpadzie Związku Radzieckiego. Rzeczywistość pełną korupcji, pełną niechęci, pełną nietolerancji, a także biedy. I człowiek radziecki nie może się z tym pogodzić. Zadaje sobie pytanie, dlaczego za tyle wyrzeczeń spotyka go taka kara, że jest jeszcze biedniejszy, a jego racji Europa Zachodnia nie rozumie. Muszę powiedzieć, że pojęcie człowieka sowieckiego, czyli Homo Sovieticus, jest pojęciem, które warto rozważać i nad nim i o nim dyskutować. Ja wraz z swoimi znajomymi przedyskutowałam nie jeden wieczór, żeby zrozumieć istotę człowieka radzieckiego. Tytuł Second Hand, czasy second handu. Second hand to jest sklep zawierający czy handlujący przedmiotami drugiej świeżości, przedmiotami już niemodnymi. Tak samo człowiek, ludzie w Rosji czują się odrzuceni, czują się oszukani, czują się pozbawieni nadziei, a więc to są takie odrzuty, czyli ludzie drugiej kategorii. Książka naprawdę wspaniała i wstrząsająca. Książka mówiąca o uczuciach i braku uczuć. Książka o tym, jakim człowiekiem jest człowiek rosyjski. Człowiek, którego umysł zniszczył nie tylko komunizm, ale również alkohol. Napisała Swietłana o tej właśnie chorobie, która niszczy Rosję gdzieś tam od wewnątrz, a w której Rosjanie szukają zapomnienia. A więc tytuł laureatki Literackiej Nagrody Nobla przyznany Swietłanie Aleksiejewicz uważam za jak najbardziej słuszny. Czytając jej książki naprawdę możemy zostać skłonieni do refleksji, do dyskusji, a ta dyskusja jest potrzebna, żeby zrozumieć tych ludzi i ten kraj, który jest naszym bliskim sąsiadem. Dla mojego pokolenia książki Swietłany Aleksiejewicz i problemy w nich poruszane nie są problemami wydumanymi i nowymi. My spotykaliśmy się z nimi przez dziesiątki lat. Tak więc, a tym bardziej, że Swietłana Aleksiejewicz mówi, że komunizm nie umarł, nie wyszedł z duszy ludzkiej wraz z upadkiem ustroju. On w tej duszy istnieje i trwa i zatruwa tę rosyjską duszę jak choroba. Tak więc apeluję do tego, żeby czytać, myśleć i przeżywać książki Swietłany Aleksiejewicz, ponieważ są one naprawdę wspaniałe i wstrząsające. W związku z tą właśnie Literacką Nagrodą Nobla, przyznaną dla pisarki rosyjskojęzycznej, pragnę znów ogłosić nie konkurs, tylko zabawę literacką, w której będzie można wylosować trzy książki napisane przez pisarzy rosyjskojęzycznych. Pierwsza z nich nosi tytuł Domki na kółkach i dwa domki na kółkach i napisana jest przez
Marinę Lewicką, autorkę pochodzenia ukraińskiego, a obecnie mieszkającą w Wielkiej Brytanii, której bestsellerem była książka pod tytułem Historia traktora ukraińskiego. Następnie książka Ani Ulinicz, autorki wywodzącej się z Rosji, rosyjskojęzycznej, a obecnie mieszkającej w Stanach Zjednoczonych, która w książce pod tytułem Petropolis opisuje życie w miasteczku o nazwie Asbest 2. Miasteczko to leży w strefie zamkniętej, zonie zamkniętej, do którego nikt nie miał wstępu, a życie to jest naprawdę, naprawdę interesujące. I trzecia książka, napisana przez Dmitrija Strelnikowa pod tytułem Nikołaj i Bibigul. Autor jest pisarzem rosyjskojęzycznym i mieszka w Rosji. Jeden z recenzentów Polityki napisał, że należałoby jemu właśnie przyznać literacką Nagrodę Nobla za umiejętność opisywania współczesnej Rosji. Tak więc zapraszam do udziału w zabawie. Jak zwykle proszę pozostawić swoje niki pod tym właśnie filmem, a po tygodniu mój mąż Andrzej wylosuje szczęśliwców, którzy otrzymają te właśnie książki. Na koniec apel. Czytajmy książki noblisty Swietłany Aleksiejewicz, bo zmuszają one nas wszystkich do myślenia. Dziękuję. Zapraszam na mój kolejny film.